Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspiera wszystkie inicjatywy, które służą podnoszeniu konkurencyjności, większej otwartości europejskiego rynku. Jesteśmy bowiem przekonani, że dzisiaj z całą pewnością nie wykorzystujemy wszystkich cech, wszystkich zalet, które niesie wspólny europejski rynek, zwłaszcza w sektorze usług. To już kolejny kongres wspierany przez ministerstwo. Ja jestem na nim obecna po raz drugi. Pierwszy raz niespełna dwa lata temu, kiedy rozmawialiśmy również w tak szerokim gronie pracowników, tych, którzy delegują, środowisk akademickich i administracji, przedstawicieli Komisji Europejskiej, byliśmy w ostatniej fazie prac nad dyrektywą, nowelizacją dyrektywy o pracownikach delegowanych. Dzisiaj jesteśmy w czasie, kiedy te nowe warunki prawne już istnieją, zaczną obowiązywać w przyszłym roku. To też dlatego ważny moment, w którym po pierwsze zbieramy praktyki łamania tej jednej z podstawowych wolności, na których ufundowana jest Unia Europejska, czyli swobody świadczenia usług i pracując wspólnie dla przyszłego sukcesu Europy. Mamy nadzieję, że ten katalog złych praktyk, których będziemy w stanie wspólnie znieść na forum Europy, przyczyni się do poprawy konkurencyjności nie tylko Polski, ale i całej Europy.